No cześć, pokażę Wam, jak na szydełku wydziergać taką oto fajową torebkę, torebko siatkę. Zrobiłam ją ze sznurka poliestrowego 3 mm od firmy Radkar, a użyłam szydełko 5 mm. Poszły mi w sumie prawie 4 motki, tak 3,5. Jeżeli podczas oglądania uznacie, że coś za szybko lub za wolno pokazuje, pamiętajcie, że możecie ustawić sobie w ustawieniach filmiku prędkość odtwarzania, czyli możecie albo zwolnić, albo przyspieszyć. I ostatni komunikat. Zapraszam do siebie na media społecznościowe, Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Zapraszam również na Patronite po wzory, których nie ma tutaj na YouTubie. Są to wzory szykowane na specjalne zamówienie patronów. I zapraszam do grupy facebookowej, grupa Magda i Sznurek. A gdyby ktoś chciał postawić mi kawę, zapraszam na Buy Coffee. To tyle. Zabieramy się do pracy. I jeszcze jedna, myślę, że istotna rzecz, zanim przejdziemy do dziergania. Otóż w momencie, kiedy korzystam z nowego motka sznurka poliestrowego, to zazwyczaj ściągam etykietę, a następnie szukam, gdzie jest przyczepiona końcówka szpilką i zaczynam ciągnąć sznurek z tej strony. Podczas dziergania, jak ciągnę za nitkę, to niestety ten motek jest ruchomy i on mi ciągle gdzieś się przemieszcza i trochę mnie to denerwuje. A podczas nagrywania tego filmiku, który za chwilę obejrzycie, mam nadzieję, zaczęłam ciągnąć za nitkę, która jest od środka i to jest ta nitka z supełkiem, która zawsze sugeruje, że powinniśmy zacząć właśnie od tego miejsca z supełkiem, czego ja nie robiłam nigdy wcześniej. I to jest o wiele lepsza metoda. Metoda na ciągnięcie sznurka ze środka. Pokażę Wam, co zostaje z takiego sznurka. To jest resztka sznurka, kiedy właśnie ciągnęłam ze środka. Tutaj nic absolutnie nie jest poplątane. W momencie, kiedy chcę przenieść tą resztkę motka, to chwytam po prostu za etykietę i nie gmeram tam palcami, więc na pewno też to pomaga w nieplątaniu się sznurka, ale to, co istotne, to to, że właśnie w momencie, kiedy ciągniemy ze środka tą nitkę, to nie dość, że się nie plącze, to ten motek się nie przesuwa. Ja nazwałam tą metodę ciągnięcia sznurka metodą na zdechłego śledzia, bo potem zostaje właśnie taki zdechły śledź, ale polecam ją Wam z całego serducha, bo nie jest to tak wkurzające jak ten ciągle latający motek. Tak więc zdechły śledź to jest to. Wnętrza dłoni wkładam końcówkę tak, żeby była przy małym palcu. Na dwa środkowe palce nawijam sznurek tak, żeby się skrzyżował. Ten krzyżyk przytrzymuję kciukiem i teraz szydełko haczykiem do dołu pod tą pierwszą napiętą nitkę i przeciągam przez tą napiętą nitkę nitkę od motka. Wyciągam teraz palce, mam taką teraz luźną pętelkę. I przytrzymuję sobie tutaj lewą dłonią, a następnie zaczynam produkować trzy oczka łańcuszka, czyli tak, robię narzut na szydełko i przeciągam przez tą luźną pętelkę. Teraz już się wszystko trzyma i teraz znowu narzut, przeciągam, narzut, przeciągam, mam trzy oczka łańcuszka, które będą mi imitować pierwszy słupek. Wyciągam teraz tutaj tą końcówkę z kółka, bo ona zawsze się zaplątuje i teraz będziemy robić w ten sposób, że to jest pierwszy słupek, czyli trzy oczka łańcuszka, robimy drugi obok i teraz trzy oczka łańcuszka i znowu dwa słupki. I tak postąpimy w sumie cztery razy. To jest pierwszy raz, teraz robię drugi raz, dwa słupki i trzy oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, trzy oczka łańcuszka. Raz i dwa. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Ta ilość oczek łańcuszka później będzie się zmieniać. Na razie jest tylko tutaj, tak? Bo potrzebujemy dużo miejsca w tych miejscach, tutaj, w tych łukach. I znowu dwa słupki. No i trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Jedna para, druga, trzecia i czwarta, każda oddzielona trzema oczkami łańcuszka. Ściskam teraz kółko i zamykamy. Będziemy zamykać w trzecim oczku, licząc tutaj od dołu. Pierwsze, bardzo ściśnięte, drugie luźniejsze i to jest to trzecie, to jest takie pierwsze poziome tutaj oczko.
Teraz będziemy zamykać to kółko, ale nie takim typowym sposobem, czyli nie oczkiem ścisłym, tylko półsłupkiem nawijanym. Czyli od razu robię narzut, wbijam się pod to trzecie oczko, licząc od dołu. Przeciągam nitkę przez to oczko, przez które się wbiłam. Mam trzy pętelki na szydełku, robię narzut i przeciągam nitkę przez te wszystkie pętelki, które mam na szydełku. Jak ciężko przychodzi, to trzeba tak poruszać szydełkiem, zawsze jest łatwiej. Tak to teraz wygląda. W ten sposób zrobiliśmy rząd numer 1, teraz zaczynamy rząd numer 2. I każdy teraz w sumie rząd będziemy zaczynać w ten sposób, czyli od trzech oczek łańcuszka, które nam imitują pierwszy słupek. I teraz zobaczcie, tutaj mam te nasze rogi, a tutaj jest półsłupek nawijany. To właśnie pod niego naplatam, zaplatam ściek, czyli robię słupek. Tak to wygląda. I teraz to, co jest ważne, od tego rzędu zaczynamy już stosować pewną zasadę, że słupków zawsze w rzędzie jest 6. Mamy tutaj 2 i teraz będziemy wbijać się w oczka dwóch słupków z poprzedniego rzędu pojedynczo, czyli to będzie już w sumie trzeci słupek. Teraz w kolejnym oczku, o tutaj, to będzie czwarty słupek. Jak ciężko się wbić, to trzeba sobie rozszerzyć. I teraz tu pod łukiem będzie piąty i szósty. Jest 6. Po każdej grupie 6 słupków. Teraz już nie będą trzy oczka łańcuszka, jak to było wcześniej. Mówiłam, że będzie zmiana i to jest ta zmiana. Będą teraz tylko 2 oczka łańcuszka. Po dwóch oczkach łańcuszka zaczynamy znowu robić słupki i też musi być tutaj ich 6. Czyli teraz robię w tym łuku 2. Tu jest 6 słupków, 2 oczka łańcuszka i w tym samym łuku zaczynam już robić następne, czyli mamy 2 słupki. W słupkach z poprzedniego rzędu stawiam pojedyncze 2 słupki. Pierwszy, a tu jest drugi. I tutaj w tej naszej grupce mamy 4. Przechodzę do łuku i powtarzam to, co i wcześniej, czyli tutaj w tym łuku stawiam 2 słupki. W ten oto sposób mamy znów grupkę 6 słupków. Tu 6 i tu 6. Potem robię 2 oczka łańcuszka. I w tym samym łuku, w tym samym miejscu stawiam pierwsze 2 słupki, a dalej dorabiam tyle, żeby było 6. Tak więc tutaj 2 i teraz pierwszy słupek i drugi słupek, o tutaj w słupku z poprzedniego rzędu. No i w łuku robię 2. I znowu mam ich tutaj z tej strony 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Po grupce 6 słupków, 2 oczka łańcuszka. W tym samym łuku 2. No i potem przerabiam pierwsze oczko w słupku z poprzedniego rzędu. Drugie oczko przerabiam. I jeszcze 2 słupki w łuku. Tak to na razie wygląda i teraz będziemy zamykać nasz kwadrat. Najpierw robimy jedno oczko łańcuszka i teraz już tak zawsze będzie, że będziemy robić nie tak jak wcześniej było więcej tych oczek łańcuszka, tak teraz tylko jest jedno na zamknięcie i półsłupek nawijany. Wbijamy się pod trzecie oczko, licząc od dołu. Pierwsze, drugie, trzecie. Spróbuję tu złapać się pod dwie nitki, udało się. I robię ten półsłupek nawijany, czyli jak mam narzut, to przeciągam teraz nitkę przez oczko, w które się wbiłam. Mam 3 pętelki na szydełku i wszystkie 3 pętelki przerabiam jednym pociągnięciem. Drugi rząd za nami. No i przed nami trzeci rząd. Jeszcze tylko nadmienię, że będziemy powtarzać, będzie to wzór, który powtarza 2 rzędy. Ten
rząd, gdzie robimy dużo słupków, one zawsze są po 6, będzie powtarzać się co drugi rząd i naprzemiennie z nim będzie powtarzać się rząd, który nazwałam rządkiem z dziurkami i teraz właśnie będziemy go robić. Na samym początku nie zauważycie jeszcze tej, znaczy być może nie zauważycie tej logiki w dzierganiu akurat tego ściegu, ale wykonujcie po prostu to, co mówię, zgodnie z moimi instrukcjami, a w pewnym momencie myślę, że załapiecie, że jest to bardzo powtarzalny schemat dwóch rzędów. Czyli tak, za każdym razem, kiedy rozpoczynamy rząd, bez względu na to, czy to jest rząd, gdzie robimy dużo słupków, czy rząd, gdzie robimy te otworki, to zawsze na początku są trzy oczka łańcuszka i zaraz obok zawsze jest słupek. Bo te słupki rozpoczynające każdy rząd chodzą parą. I teraz dwa oczka łańcuszka. Potrzebujemy zrobić otworek. Ten otworek pojawi się o tutaj. Omijamy więc dwa słupki, pierwszy i drugi. Szukam trzeciego słupka i tu jest jego oczko. Wbijam się z narzutem, czyli robię słupek. I od tego momentu liczę 6 słupków. To jest pierwszy. Teraz następny drugi. Trzeci. I czwarty, a piąty i szósty robię tutaj w łuku. Po grupie 6 słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. I następnie znowu robimy dwa słupki. Potrzebujemy zrobić w tym rządku dziurki, więc po tej jednej dziurce zrobimy jeszcze jedną. Dwa oczka łańcuszka, omijam dwa słupki i teraz wbijam się w sumie w trzecie oczko, licząc słupki z poprzedniego rzędu. I teraz czwarty słupek, wbijam się w piąty i w szósty słupek z poprzedniego rzędu. Teraz zrobiłam w sumie cztery i dwa ostatnie słupki robię w łuku. Po każdej grupie 6 słupków robię 2 oczka łańcuszka. To jest rządek dziurek, więc robię pierwszą dziurkę, stawiając teraz 2 słupki w łuku tym samym. Ale to jest rządek, gdzie zrobię jeszcze jedną dziurkę, więc 2 oczka łańcuszka, narzut, opuszczam 2 słupki, wbijam się w trzeci z poprzedniego rzędu. Mam pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty i piąty i szósty w łuku. Zawsze po 6 słupkach, 2 oczka łańcuszka. Raz i dwa. Pokażę, jak to teraz wygląda. I znowu, po 2 oczkach łańcuszka zawsze stawiamy słupki. Słupki chodzą zawsze parą lub grupką 6. Tutaj akurat jest rządek, gdzie mamy te dwie pary oddzielone od siebie. Dwie pary, gdzie mamy słupki, które są oddzielone od siebie 2 oczkami łańcuszka. I teraz znowu 2 oczka łańcuszka. Pierwszy słupek opuszczam, drugi opuszczam, wbijam się w trzeci i odliczam 6 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty w łuku. Tam, gdzie zamykamy, tutaj wszędzie robimy po 2 na rogach oczka łańcuszka, ale tam, gdzie zamykamy, robimy tylko jedno oczko łańcuszka, narzut i półsłupek nawijany w trzecim oczku licząc od dołu. Raz, dwa, trzy. Wbijam się tutaj pod 2 nitki, przeciągam. Mam 3 pętelki, które wszystkie od razu razem przerabiam. W ten sposób mamy zrobiony trzeci rząd. Ops. No i zaczynamy kolejny rząd. Jak mówiłam, pracujemy naprzemiennie, czyli mamy teraz rząd, gdzie będzie dużo słupków, więc tak, 3 oczka łańcuszka i od razu słupek, bo tu na początku słupki chodzą parami. Rząd słupków, więc zaczynamy produkować 6 słupków. Mamy tutaj 2. Teraz w pierwszym słupku z poprzedniego rzędu, o tutaj w jego oczku u góry, robię pierwszy słupek, w sumie już trzeci, przepraszam. Niepotrzebnie nową numerację zaczynam. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty,
a w łuku tutaj, w tym otworku, piąty i szósty. I teraz dwa oczka łańcuszka. Tak jak w poprzednim rzędzie opuszczaliśmy dwa słupki, tak i teraz opuszczamy dwa słupki. Pierwszy, drugi, wbijamy się w trzeci i znów wstawiam sześć słupków. To jest pierwszy, drugi, trzeci i czwarty w słupkach z poprzedniego rzędu. Natomiast piąty i szósty, tak jak wszędzie i zawsze, w każdym już rzędzie tak będzie, że będą w łuku. I znów. Po grupie sześciu słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. Po dwóch oczkach łańcuszka od razu zawsze stawiamy słupki. To jest pierwszy i drugi i robimy to, co i wcześniej. Czyli tutaj miałam dwa słupki, a potem w słupkach dwóch z poprzedniego rzędu stawiałam trzeci i czwarty, w otworku piąty i szósty. Czyli mamy teraz dwa, dobijamy do szóstki. Tutaj trzeci, czwarty, w otworku piąty, szósty. Piąty i szósty zawsze jest gdzieś z boku. Nie stawiane są na oczkach łańcuszka, na oczkach słupków z poprzedniego rzędu. Po grupie sześciu słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. Omijam dwa słupki i tutaj zaczynam tworzyć grupę sześciu słupków. Cztery, a w łuku jak zwykle pięć i sześć. Po grupie sześciu słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. Po dwóch oczkach łańcuszka zawsze pojawiają się słupki. To są dwa pierwsze. A że to jest rząd, gdzie jest dużo słupków, to od razu produkuję grupę sześciu. Ten jest trzeci, czwarty, a piąty i szósty jak zwykle w tych miejscach, gdzie mamy oczko łańcuszka w poprzednim rzędzie. Zwija się wszystko, więc muszę ponaciągać. Nie bójcie się ciągnąć za swoje robótki, jeżeli jest to sznurek, bo niczego nie rozciągniecie, a raczej sobie ładnie ułożycie. Po grupie sześciu słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Omijam dwa słupki i produkuję grupę sześciu słupków. Piąty i szósty w łuku jak zwykle. Po grupie sześciu słupków zawsze są dwa oczka łańcuszka. Po dwóch oczkach łańcuszka zawsze są słupki. A że to jest rząd, gdzie produkujemy dużo słupków, to od razu po tych dwóch słupkach tutaj produkuję grupę szóstki słupków. To jest trzeci, czwarty, piąty i szósty tutaj. W otworze potem dwa oczka łańcuszka, zaczynamy tworzyć grupę sześciu słupków, pomijając dwa pierwsze oczka i tutaj produkujemy dalej. Gotowe, brakuje mi tylko tutaj już samego zamknięcia i samego wykończenia. Po sześciu słupkach są zawsze dwa oczka łańcuszka, chyba że jest to końcówka, to wtedy tylko jedno oczko i robię zamknięcie półsłupkiem nawijanym, czyli narzut. I wbijam się pod trzecie oczko, licząc od dołu, przeciągam nitkę i następnie przez trzy pętelki, które mam na szydełku, przeciągam za jednym razem, akurat mi się udaje, nitkę od motka. I kolejny rząd mamy już gotowy. Zaczynamy kolejny rząd i teraz po rzędzie, gdzie mieliśmy dużo słupków, zaczynamy rząd, gdzie mamy dużo otworków. Początek jest zawsze taki sam, trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. W sumie oplatamy tym słupkiem półsłupek nawijany z poprzedniego rzędu, który nam zamknął poprzedni rządek. I teraz tak, dwa słupki. Tutaj będą na samym końcu, jak okrążymy nasz kwadrat, kwadrat okrążymy.
To wtedy pojawią się tutaj jeszcze dwa słupki i dwa oczka łańcuszka, które nam zamkną. Raczej jedno oczko łańcuszka, bo to jest moment zamykający, więc jedno, a nie dwa. Więc tutaj dorobimy jeszcze w tym łuku dwa słupki. Tymczasem mamy dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, rządek dziurek, więc omijam dwa słupki pierwsze i wbijam się w trzecie. I teraz produkuję 6 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a piąty i szósty jak zwykle jest poza tą grupą słupków z poprzedniego rzędu i zawsze jest robione na oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu. Po słupkach zawsze są dwa oczka łańcuszka i tutaj robimy to samo. Poszerza nam się teraz ilość materiału, który mamy tutaj wydziergany, więc robimy kolejny rządek z 6 słupkami. Pomijamy dwa słupki, wbijamy się w trzeci i robimy to, co przed chwileczką. Dwa, trzy. I cztery, a pięć i sześć, jak zwykle na oczkach łańcuszka. Po grupie 6 słupków zawsze stawiamy dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. W tym samym miejscu już tutaj robimy otworek. Czyli stawiamy teraz dwa słupki. I teraz po dwóch słupkach musimy ominąć te dwa słupki, więc robimy dwa oczka łańcuszka. Powstanie nam kolejna dziurka, bo to jest rządek dziurek. Jest pierwsza dziurka, zawsze i druga. Tylko na samym początku tutaj mamy na razie jedną i tak jak mówiłam, dorobimy ją drugą o tutaj dopiero jak otoczymy to dookoła. Więc tak, omijam te dwa. Wbijam się w trzeci. No i zaczynam robić grupę 6 słupków. Cztery już są, teraz 5 i 6. Po 6 słupkach zawsze dwa oczka łańcuszka. Dochodzę do grupy słupków z poprzedniego rzędu, omijam dwa jak zwykle i wbijam się w trzecie. Stawiam znowu 6 słupków. Cztery, pięć, sześć łuku. 5 i 6. To jest rządek dziurek, więc teraz dwa oczka łańcuszka, dwa słupki i od razu dwa oczka łańcuszka. I teraz omijam dwa słupki, wbijam się tutaj w trzeci i tak cały czas. Pięć i sześć na oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu. Wyprostuję, żeby było widać, jak tutaj praca przebiega. No i dochodzimy do grupy 6 słupków z poprzedniego rzędu, więc dwa oczka łańcuszka, omijam dwa pierwsze słupki i jedziemy. 6 słupków zrobionych, a zaraz po nich dwa oczka łańcuszka, bo tak jest zawsze. Potem dwa słupki, to jest rządek dziurek, więc po dwóch słupkach na rogu znowu dwa oczka łańcuszka. I znowu omijamy te dwa i produkujemy 6 słupków. I tak kontynuujemy. Dotarłam do brzegu, to jest ten róg, który rozpoczyna nam wszystko, mam tylko dwa słupki na razie, więc dorabiam jeszcze dwa, więc zgodzi nam się tutaj liczba w rządku 6 słupków, teraz jest piąty, szósty,
Zawsze po 6 słupkach są 2 oczka łańcuszka, ale to jest moment, kiedy zamykamy rządek, więc jest tylko jedno oczko łańcuszka i teraz robimy pół słupek nawijany, który nam zamknie w trzecim oczku, licząc od dołu tutaj. O. Gotowe. Zaczynamy następny rząd po rządku, gdzie były otworki. Zaczynamy rząd, gdzie będzie dużo słupków. Każdy rządek rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka i od razu od słupka, bo one rozpoczynają się zawsze parą. I teraz będziemy produkować słupki. To oznacza, że musimy tutaj do tych dwóch dorobić jeszcze 4. To jest pierwszy, drugi, trzeci jest tutaj w oczku z tego pierwszego słupka pod spodem. Trzeci, czwarty tutaj, a piąty i szósty jest zawsze na oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu. Tak to wygląda. Mamy teraz tutaj 6 słupków. Zawsze omijamy 2, a żeby je ominąć, musimy zrobić 2 oczka łańcuszka. Więc teraz omijam i znowu robię 6 słupków. No, opa, 3, 4, 5 i 6 są takie zawsze na wygnaniu, bo są poza grupą z poprzedniego rzędu. No i teraz tutaj po zrobieniu 6 słupków zawsze są 2 oczka łańcuszka. Mając te 2 oczka łańcuszka, możemy ominąć 2 słupki i produkować kolejną 6 tutaj. Cztery i 5 i 6 tutaj na oczkach łańcuszku z poprzedniego rzędu. No i po grupie 6 słupków zawsze 2 oczka łańcuszka, a że to jest rządek, gdzie mamy same słupki, to od razu zaczynamy produkować słupki. Tu mamy pierwszy i drugi w łuku. I teraz przerabiamy oczka ze słupków z poprzedniego rzędu. W sumie już mamy 4 słupki zrobione. I tutaj 5 i 6. Po grupie 6 słupków zawsze 2 oczka łańcuszka, więc od razu je robię. A jak mam 2 oczka łańcuszka, to omijam 2 słupki i zaczynam produkować tutaj 6, potem znowu 2 oczka łańcuszka i znowu 6, potem 2 oczka łańcuszka, 2 słupki w tym samym łuku i zaczynam produkować tutaj grupę 6, potem tutaj i na końcu też. No i dobiłam do brzegu prawie, musimy tylko tutaj zamknąć. Wszędzie mamy po 6 słupków, każdą 6 oddziela od kolejnej 6, 2 oczka łańcuszka oddzielają. I teraz na zamknięciu robimy tylko jedno oczko łańcuszka i pół słupek nawijane w trzecim oczku, licząc od dołu. Pyk i pyk pod 2 nitki, przeciągam, narzut i przeciągam. No i jak mieliśmy rząd, gdzie było dużo słupków, to teraz będziemy mieć rząd, gdzie jest dużo dziurek. Czyli najpierw 3 oczka łańcuszka i od razu słupek. Następnie 2 oczka łańcuszka. Też patrzymy, co mamy pod spodem. Jeżeli pod spodem mamy 6 słupków, to oznacza, że musimy tutaj zrobić dziurkę i zacząć tworzyć kolejną grupę 6 słupków od tego trzeciego słupka poniżej, 2 oczka łańcuszka i jedziemy. Tutaj oczywiście będzie jeszcze jedna dziurka na tym rogu, ale wtedy, gdy dookoła przejedziemy i tu na końcu postawimy, najpierw będą 4 słupki, opuścimy te 2, więc to będą 4 i tutaj w łuku jeszcze zrobimy 2 słupki i zamkniemy rządek. Tymczasem pierwszy słupek, drugi, trzeci i tak do 6.
Po 6 słupkach zawsze dwa oczka łańcuszka. Omijam dwa i potem znowu robię szóstkę. I tu się nic nie zmienia, tu postąpimy tak samo. No i tutaj dopiero dochodzimy do rogu. Mam 4 słupki, więc brakuje jeszcze dwóch. Piąty i szósty zawsze są na samym końcu, na oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu. I tutaj robimy dwa oczka łańcuszka, od razu dwa słupki, to jest rządek otworków, więc po zrobieniu tego pierwszego otworka od razu robimy następne dwa oczka łańcuszka i tutaj opuszczam. Stawiam teraz 6 słupków, mamy dwa otworki, mamy, więc teraz pierwszy, teraz drugi, trzeci, czwarty, na łukach piąty, szósty, dwa oczka łańcuszka, znowu tutaj 6 słupków, tu znowu 6 słupków, a tutaj pamiętajcie o dwóch otworkach. I dla przypomnienia, gdy robimy ostatni rządek 6 słupków i mamy te dwa słupki w łuku, to dwa oczka łańcuszka, bo zawsze po 6 słupkach są dwa oczka łańcuszka, od razu dwa słupki i to jest rządek, gdzie robimy otworki, więc mamy pierwszy otworek i zaraz robimy po tych dwóch słupkach drugi. Omijamy dwa słupki i wbijamy się po tych dwóch postawionych przed chwileczką oczkach w trzeci słupek i znów produkujemy grupy 6 słupków, które oddzielamy od siebie dwoma oczkami łańcuszka. Jak widzicie, wzór jest bardzo powtarzalny, więc możecie powtarzać ten i poprzedni rząd cały czas. Jeżeli macie problem z zapamiętywaniem, można odświeżać sobie tylko te dwa ostatnie przerobione przez nas rzędy i dobrnąć do miejsca, gdzie uważacie, że już za dużo, już wystarczy, taki kwadrat jest ok. I zamykacie tak naprawdę w dowolnym miejscu, nie ma znaczenia, czy będzie to zamknięcie całego naszego udziergu w rzędzie, gdzie mamy rząd otworków, czy rząd większej ilości słupków, to Wy decydujecie, kiedy mówicie stop. I gotowe. U mnie jest to 11 rzędów. Zaraz pokażę, jak ten ostatni rządek zamknąć. Zmierzmy sobie najpierw. Mamy kwadrat o bokach 34 cm. I teraz jak to zamknąć? Tutaj skończyłam swój rządek tych 6 słupków. Wypada mi teraz zrobić dwa oczka łańcuszka i to zamknąć. Więc robię tak. Pierwsze oczko. I wyciągam teraz nitkę, już mam odciętą. I teraz tutaj wbijam się pod dwie nitki trzeciego oczka, licząc od dołu. Raz, dwa, trzy. Przeciągam tą naszą końcówkę. I teraz odwracam robótkę, żeby było mi łatwiej. I jak macie cieńsze szydełko, to chwyćcie. Teraz przeciągamy tą końcówkę przez oczko, z którego wychodzi. Wbijam się tutaj pod tą nitkę, tak żeby szydełko było w środku oczka i przeciągam. Następnie teraz tą końcówkę trzeba schować pod ściegiem od spodu. Przeprowadzamy ją najpierw niżej, a później o tutaj pod słupkami. One od tyłu mają takie wypięte pupki i właśnie pod nimi chowam nitkę. Te końcówki trzeba sobie później opalić. Trzeba opalić sobie zapałką albo zapalniczką, bo ten sznurek poliestrowy ma tendencję do prucia. O, wystarczy lekko pociągnąć i to się pruje, więc opalamy i to super się przytapiają te końcóweczki i nic nie widać. Będziemy teraz obrabiać 3 boki torebki w kształcie litery U. I będziemy robić to samo na obu kwadratach. To pokazuję na jednym, ale wiadomo, że trzeba na drugim zrobić identycznie i potem jak będziemy mieć już obrobione w ten sposób oba kwadraty, to je ze sobą połączymy. Zaczynamy. Tutaj w tym rogu zrobię dwa półsłupki nawijane. Wkładam szydełko po prostu tutaj w ten otwór. Przeciągam nitkę, zmniejszam sobie, żeby ta końcówka, już sobie ją zresztą opaliłam. Więc mam już robotę z głowy. I teraz tak,
robię jedno oczko w górę, a potem półsłupek nawijany. Numer jeden, to jest tak, narzut, tu sobie trzymam końcówkę, bo by mi uciekła, będę na nią naplatać cały szczek, więc się schowa. Narzut, nurkuję, teraz przeciągam nitkę od motka, mam trzy pętelki na szydełku, narzut, przeciągam przez wszystkie trzy pętelki. Teraz ciągnę za tą końcówkę i robię drugi półsłupek nawijany, czyli narzut, nurkuję, przeciągam nitkę na wierzch, mam trzy pętelki, przez które przeprowadzam nitkę od motka i dalej. Jedno oczko przerabiam i tutaj też jedno oczko przerabiam. Natomiast tutaj, gdzie są otwory, one mają po dwa oczka łańcuszka. Ja chcę, żeby teraz to, co robimy, ta ścianka zeszła się tak, zaczęła się wywijać. Żeby się wywijała, musimy troszeczkę ograniczyć ściek, więc zamiast robić dwa półsłupki nawijane tutaj w tym otworze, zrobimy tylko jeden i tak będziemy postępować w każdym przypadku. Teraz kolejne oczko od razu robię, półsłupek nawijany, tutaj nic nie opuszczam, przerabiam każde oczko, każde, od razu chowam końcówkę. I jeszcze o tutaj, op, uciekło mi jeszcze raz. Wszędzie półsłupki nawijane. Już lekko się zaczęło mi wywijać do wewnątrz. I tutaj tylko jeden półsłupek nawijany. Od razu przechodzę do oczka ze słupka z poprzedniego rzędu. I tak postępuję na całej długości. Oczko w oczko, a tam gdzie są dwa oczka łańcuszka, to tylko jeden półsłupek nawijany. Czyli o tutaj jeden. I zaraz Wam pokażę efekt, który uzyskujemy. Jak to naprostujemy, to już zaczyna się lekko wywijać i sama zrobi nam się boczna ścianka. Jedziemy dalej. Teraz doszłam do rogu i tutaj ja robię tylko jeden półsłupek nawijany. O. I od razu przechodzę do przerabiania kolejnego oczka. Tu już wszystko ładnie mi zaczyna zakręcać. Już nawet czuję opór, że nie da się tak łatwo wyprostować, tylko chcę się samo już to zwijać. Można więc odwrócić. O sobie tak i już teraz w ten sposób zaplatać. No i dalej jedziemy tak samo, czyli wszędzie w otworach robimy tylko po jednym półsłupku nawijanym. Tak samo obrobimy drugi kwadrat. Zrobiłam ostatnie już półsłupki nawijane, więc odcinam, ale zostawiam taką, może nie bardzo długą, ale o taką końcówkę. Następnie wyciągam ją, ustawię sobie w tą stronę. I teraz tą końcówkę przeciągam wzdłuż tego ostatniego ścieku, ostatniego półsłupka nawijanego i prowadzę aż tutaj do dołu. A następnie pod ściegiem chowam, tak jak zwykle. Tutaj robię pętelkę. Najpierw jeszcze tutaj przeciągnę. Op. Czyli tak, pętelka. Przeciągam przez nią końcówkę aż do końca. Zaciskam. I teraz tutaj dalej chowam. Jeszcze pod kilkoma nitkami. No i wiecie, jak to robić. Jeszcze tutaj pod kilka nitek i można odciąć, oczywiście opalić końcówkę trzeba. I teraz, jak już będziemy mieć to zrobione, to łączymy ze sobą te dwie części. Jeżeli chcecie, żeby w ogóle ta ścianka boczna była szersza, to możecie na przykład dorobić jeszcze jeden pasek, przykładowo albo półsłupków nawijanych, albo półsłupków,
Zafafluniłam się. I tak samo robimy oczywiście przy jednej i przy drugiej części, żeby to wyglądało równo. Więc jeżeli tutaj zostawiamy jeden pasek półsłupków, to tyle zostaje. Jeżeli dorabiamy jeszcze jeden pasek półsłupków nawijanych albo zwykłych półsłupków, to przy drugim kwadracie robimy dokładnie to samo. Tutaj mam skończony już drugi kwadrat, wyciągam taką dłuższą pętelkę, żeby mi się tutaj nic nie spruło i dalej tym sznurkiem, który mam doczepionym do tej pętelki, będę kontynuować i będę nim zszywać boki. Układam kwadraty tak, żeby prawa strona była w środku, czyli będzie taka schowana. Natomiast na zewnątrz będą te części, które są na lewej stronie, czyli te wszystkie supełki, pętelki będą o tutaj do nas z frontu. I łączymy ze sobą oczywiście tylko te trzy boki, które były teraz przez nas obrabiane półsłupkami nawijanymi. I zanim zaczniemy łączenie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie pomyślałam od razu, tylko teraz, w momencie, kiedy mamy łączyć, oczko w górę. Czyli po tym ostatnim półsłupku nawijanym oczko w górę i teraz. Najpierw wbijamy się szydełkiem w pierwsze oczko. I dopiero teraz tutaj wbijamy się w pierwsze oczko na drugiej stronie. I robimy oczko ścisłe. A, uciekło mi jeszcze raz. Tak robimy pierwsze i ostatnie oczko, czyli jak już dojedziemy i obrobimy te trzy strony, trzy boki i będziemy na ostatnim oczku, to połączymy całe oczka z dwóch stron. Natomiast to, co jest pomiędzy nimi, to łączenie oczkiem ścisłym, ale tylko za jedne nitki, za te zewnętrzne. Czyli łapię tą i z drugiej strony też tylko tą zewnętrzną. Nitki, które są w środku, zostają nieruszone. I robimy oczko ścisłe. No i dalej, kolejne oczko, też tylko jedna nitka i tutaj też tylko jedna nitka. Jedna nitka, tylko te zewnętrzne. I tak jedziemy dookoła i dopiero na samym końcu to ostatnie oczko przeróbmy razem, łapiąc za wszystkie nitki. Jeszcze nie dokończyłam całości, natomiast już teraz chcę pokazać, jak będzie wyglądać szef. To są te nitki, których nie złapaliśmy szydełkiem. One zostają właśnie na zewnątrz i będą układać się w formie takiego warkoczyka. Jeżeli chodzi o tutaj ten nasz, że tak powiem, zakręt, to tutaj absolutnie nic się nie zmienia. Dziergamy jeden do jednego, nie dodajemy żadnych podwójnych oczek, nie robimy podwójnych, nie wiem czego, oczek łańcuszka, ani oczek ścisłych. Wszystko traktujemy tak, jak mówiłam, jeden do jednego, czyli oczko w oczko, łapiąc tylko cały czas za tę jedną zewnętrzną nitkę. O, i tak przechodzimy. Jestem już przy końcu i chcę Wam pokazać, jak ja dopasowuję wzór do siebie, bo nie liczyłam oczek i zdarzyła się sytuacja, że z jednym bokiem mam o jedno oczko więcej, natomiast tutaj mam tylko jedno, więc robię w ten sposób, że wbijam się ponownie w to samo oczko, w które się przed chwileczką wbiłam, łapię przedostatnie oczko. Czyli dwa razy w jednym oczku, w tym przedostatnim, tutaj robię dwa oczka ścisłe i tutaj na samym końcu teraz zamykam już oczkiem ścisłym i pyk, gotowe. Tego nie będzie widać na zewnątrz, dlatego że łączenie jest wewnątrz torby, więc jeżeli mamy jedno oczko z jednej strony więcej, to możemy w ten sposób pokombinować. Wyciągam teraz taką dłuższą pętelkę, żeby nic się nie spruło i przewracam ją na prawą stronę. Szydełko wróciło na miejsce tego oczka ostatniego naszego. Jeżeli macie nieodcięty sznurek, to oczko w górę i następnie narzut. I od razu tutaj pod dwie nitki wbijam się, przeciągam nitkę, narzut i przeciągam przez trzy pętelki, narzut i potem już przerabiam każde oczko. O. Tutaj mamy dwa oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. Tak więc tutaj robimy dwa półsłupki nawijane. Pierwszy i drugi.
I teraz kolejny półsłupek nawijany robię nie w tym słupku, który tutaj jest i nie w tym oczku, tylko w następnym. A robię tak tylko i wyłącznie dlatego, że tak mi się bardziej podoba, bo sprawdziłam, jak to jest, kiedy mam w każdym dokładnie oczku zrobione półsłupek nawijany i sprawdziłam, jak to jest, kiedy ten jeden ominę i ta torba jest bardziej tutaj taka ściągnięta do wewnątrz, nie jest taka, nie wiem jak to powiedzieć, taka rozlana. Tak mi się bardziej podoba. Oczywiście sprawdźcie swoją metodę, która będzie dla Was korzystniejsza, ładniejsza i taką wybierzcie. Ja wybieram także ten pierwszy słupek. Po tych dwóch słupkach w oczkach łańcuszka z poprzedniego rzędu omijam i dopiero zaczynam tutaj dziergać. I tak robię po każdym wypełnieniu tych oczek łańcuszka dwoma półsłupkami nawijanymi. Tak więc tutaj teraz dochodzę do miejsca, gdzie mam dwa oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu, więc robię dwa półsłupki nawijane, potem to omijam i wbijam się w kolejny słupek. Tak to wygląda. Trochę schodzi to tutaj. No i tak robię dookoła całej torebki. Półsłupki nawijane robi się szybko, więc chwila, moment, będziemy robić rączki. I dochodzę do miejsca, gdzie jest łączenie. Tutaj mam jeden półsłupek nawijany tutaj w tym otworku. Następnie półsłupek nawijany o tutaj. W tym miejscu, gdzie mam taki gruby splot, gęsty, on jest robiony w tą stronę. Dlatego tak to wygląda, więc tutaj też stawiam półsłupek nawijany i teraz mamy tutaj ten nasz przedziałek taki i tutaj w tym przedziałku też stawiamy jeden półsłupek nawijany. Tutaj mamy takie pętelki poziome, to pod nie z dwóch stron się wbijam. Jakbym tego nie zrobiła, to tutaj byłaby dziura. I przechodzimy teraz na drugą stronę. Tutaj tak ładnie nie widać już tych pętelek, bo tutaj rozpoczynaliśmy w ogóle ten rządek. O, i tutaj mamy te nitki, które zamykały nam wszystko, więc musimy sobie te pętelki do wbicia po prostu o tak znaleźć, wbijając się w środek. Tak więc narzut i śmiało tutaj wbijamy się i robimy półsłupek nawijany. No i potem przechodzimy dalej, tu już widać. O, tutaj są dwie pętelki. Jest. Potem tutaj dwa półsłupki nawijane. I dochodzimy do sytuacji o takiej, gdzie mamy dwa słupki i potem znowu dwa oczka łańcuszka. Więc ja robię standardowo, że ten słupek omijam, wbijam się w następny i potem znowu dwa półsłupki nawijane. Ten pierwszy omijam i wbijam się w następny. I tak dziergam dookoła. I jestem już na końcu. Tutaj pod te nitki też się wbijam i robię półsłupek nawijany. Potem tutaj w środek pod te poziome nitki. One są z obu stron, więc trzeba się tam daleko wbić, mocniej. I też tu stawiam półsłupek nawijany. To jest pierwszy półsłupek nawijany, który rozpoczął nas rządek, więc zamykam teraz ten rząd oczkiem ścisłym i mamy ten rząd gotowy, zaczynamy następny. I zanim przejdziemy do kolejnego rzędu, to najpierw zaznaczamy sobie miejsca, w których będą rączki torebki, z obu stron oczywiście. Wybieramy dowolne miejsce, tak jak chcemy. U mnie akurat jest to po 12 oczek odliczonych, to jest 12. To jest 12 oczko, liczę o tutaj na płasko. Tutaj też jest 12 z tych drugich stron, z tej drugiej strony też. I po środku sprawdziłam, czy mniej więcej zgadza się liczba oczek w środku. Jeżeli będzie różnica jednego oczka, absolutnie nic się nie stanie. W centymetrach to będzie 10 cm. Tutaj tu będzie 3, o nie, tu będzie 15. No i tutaj 10, tak jakby się zgadzało. I zaczynamy rządek teraz półsłupków, więc szydełko do środka, do oczka. Oczko w górę oczywiście.
W tym samym miejscu, z którego wychodzi mi tutaj nitka, wbijam się, przeciągam i robię pierwszy półsłupek. Potem kolejny półsłupek. Tu już 1 do 1 robimy wszędzie półsłupki. Ostatni półsłupek stawiam w miejscu, gdzie mam znacznik, a następnie zaczynam robić oczka łańcuszka, które będą właśnie ramieniem torebki. Tu. I teraz produkujemy same oczka łańcuszka, o taką ilość, żeby odpowiadała nam długość ucha torebki, i będziemy zabiegać je półsłupkiem w miejscu, gdzie mamy tutaj zaznaczony znacznik. I gotowe. U mnie jest to 70 oczek łańcuszka. Teraz patrzymy, żeby nam się nie wywinęło, zanim przyczepimy. Więc prostuję oczka do góry. Ok. I teraz przyczepiam w miejscu, a najpierw przyczepię, bo jeszcze puszczę i mi się potem coś poprzekręca. Więc robię tutaj półsłupek. Odczepiam marker i jeszcze sprawdzę, czy jest wszystko prawidłowo. Wydaje się, że jest ok, więc jadę dalej z półsłupkami dookoła i po drugiej stronie tak samo robię rączkę. Tak więc produkujemy półsłupki. Tutaj zaczynam robić od półsłupka 70 oczek i przyczepiam je w znaczniku numer 4. No i dojechałam już do końca. U mnie akurat kończy się sznurek, więc odcinam, wyciągam końcówkę i tutaj muszę zakończyć tak jak zwykle. Czyli robię oczko, które będzie wyglądało tak jak te wszystkie oczka brzegowe. Tutaj szydełkiem wbijam się pod oczko, z którego wychodzi mi ta nitka i przeciągam. Ukrywam tutaj w ściegu, tak jak to wcześniej robiłam. Pora więc podłączyć sznurek do wykonania ostatniego ściegu. Wbijam się tutaj w boczne oczko, jakiekolwiek w sumie. I teraz tak podkładam, przeciągam. Tą końcówkę oczywiście będziemy sobie zaraz zaplatać i ona będzie niewidoczna. I od razu robimy bez żadnego oczka w górę, bez niczego, w tym samym miejscu, z którego wychodzi nam ta pętelka, półsłupek nawijany, więc jest narzut. Ta pętelka tutaj, ta pierwsza troszeczkę jest wydłużona, to nic. Wbijam się w to samo oczko, przeciągam nitkę, mam trzy pętelki na szydełku, które przerabiam razem. Tą końcówkę teraz ciągnę. Tak to będzie wyglądać. I teraz stawiamy wszędzie półsłupki nawijane. Oczko w oczko, 1 do 1. Op. I rączkę też będziemy obrabiać półsłupkami. Chyba że macie inny pomysł na rączkę, to nie ma sprawy. Tu jeszcze raz je zaplotę i koniec z tymi końcówkami. I tu zbliżamy się do rączki. Zostały mi do wykonania dwa ostatnie półsłupki nawijane. Jeden i drugi. I z automatu wchodzę na rączkę. Tutaj mamy w sumie trzy nitki. Wbijam się tak, żeby u góry były dwie, a u dołu, żeby była jedna. O, i następne. Półsłupki nawijane cały czas. Dobra, skrzypię sobie dalej. Tak będzie wyglądała rączka. I tak dookoła pracujemy. No i dotarłam do brzegu, tak więc wystarczy już teraz odciąć nitkę, definitywnie już, wyciągnąć ostatnią pętelkę do końca, o nawet za dużo jej zostawiłam na jeszcze raz. No i teraz przyda się mniejsze szydełko, jeżeli macie, jeżeli nie, no to takim robimy, działamy takim, jakim dziergamy. Przeciągam nitkę przez następne oczko, a potem końcówkę wkładam oczywiście o tutaj, w to oczko, z którego wychodzi nam ta nitka. Wbijam się pod nitkę, która jest pod tą pętelką górną, pod dwie w sumie. Przeciągam nitkę i tak jak wcześniej pokazywałam, tak jak i tutaj
Tak i tutaj przeciągamy końcówkę tak, żeby ją ukryć. Pamiętajcie o opalaniu końcówek, jeżeli jest to ten rodzaj sznurka. Sznurki poliestrowe niestety, ale się strzępią, ale opalanie bardzo pomaga. To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący i wydziergacie dla siebie taką torebkę. Dajcie znać w komentarzach, czy było ok. Pozdrawiam, do roboty!